Szanowni Państwo, oprócz lotu miłośników broni palnej po sąsiedzku mamy tutaj targi pod nazwą Pasja, które pokazują, które zebrały tutaj osoby zainteresowane i firmy, które sprzedają różnego rodzaju sprzęt związany z bronią. Mamy tutaj noże, mamy przedstawicieli strzelnic, mamy też przedstawicieli naszych obrońców granic, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. To akurat 21 Batalion Lekkiej Piechoty z Dęblina, z Lublina, przepraszam, pomyliłem się, bo ja sam służę w Dęblinie. Co Was tu sprowadza, jaki macie plan? Plan mamy dzisiaj taki, na jutro również. Chcieliśmy zaprezentować naszą 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. Dokładnie, czyli Pana również. Tak, jesteśmy z 21 Batalionu, z Lublina. Przedstawiamy tutaj część naszego wyposażenia, które znajduje się... Jest ono dość bogate. Tak, no dokładnie. Nie wszystko się akurat dzisiaj udało tutaj sprowadzić, bo mamy też akurat weekend szkoleniowy, tak? Ale to, co akurat mogliśmy, to dzisiaj tutaj pokazujemy i sprzęt, i wyposażenie mamy żołnierza. Tutaj i sprzęt, i widzę noktowizję, termowizję. Mamy moździerze LM60. Mamy również stanowisko szwedzca wyborowego, tam jest służba medyczna. Tam jest również służba medyczna tutaj. Można przejść z drugiej strony, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Możemy przejść przez to stanowisko? Tak, oczywiście, proszę to bardzo, chodźmy. Można przejść. Tutaj mamy strzelców wyborowych. Mamy tutaj karabin wyborowy i TOR, i BOR. Tak, tutaj mamy stanowisko takie statyczne, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wyposażenie naszych strzelców wyborowych i snajperów wygląda. Tam mamy medyków naszych. Medyków, czyli medycyna pola walki. Tak, medycyna pola walki, dokładnie. Między innymi też nasi żołnierze są, że tak powiem, z wykształcenia ratownikami medycznymi. Na co dzień pracują w karetkach. Też sami prowadzą szkolenia z klasami mundurowymi, też właśnie i z medycyny pola walki i też tutaj z naszego wyposażenia. Jeśli chodzi o medycynę pola walki, jest kłótnia między, tutaj widzę, że staże taktyczne pokazuje żołnierz, jest kłótnia między cywilami a wojskiem na temat stosowania opasek uciskowych. Powiem tak, ja jako wojskowy powiem tak, to jest dla mnie bardzo dobry pomysł, żeby tego używać. Wiadomo, że w cywilu jest trochę inaczej, do tego podchodzą. My w wojsku tego używamy, jeżeli jest to akurat wymagane i potrzebne do zastosowania dla, powiedzmy, osoby poszkodowanej i wymaga tego akurat tak, no dana sytuacja. Jest to tak? Sposób na natychmiastowe zatrzymanie krwawień skończyny. I tutaj mamy kaprala Bąka, który jest akurat ratownikiem medycznym, może też się na ten temat wypowiedzieć, że tak powiem, z codziennej praktyki, bo jeździ w karetce na co dzień. Aha. Może też... To może go zapytamy. Jarku, tutaj panowie chciałbym pana odnieść do tematu... Staży taktycznej. Dokładnie. Bo jest kłótnia między ratownictwem cywilnym a ratownictwem wojskowym na temat opatrunków typu staża taktyczna. To właśnie nie jest opatrunek, to jest tamowanie. Przyrząd do tamowania krwotoków. I na czym ta kłótnia miałaby polegać? Kłótnia jest taka, że cywile mówią, że tego się nie stosuje, chyba że w przypadku amputacji, ale skąd to wziąć w przypadku amputacji, jak tego nie ma w zestawie. No taka trochę niezgodność. Natomiast co pan może powiedzieć o zaletach tego? Przede wszystkim bardzo szybko można zatamować krwawienie krwotok, masywne krwawienie krwotok na kończynach. Bardzo szybko. Szybciej, aniżeli wykorzystując opatrunki dostępne na rynku, czy to też gazy hemostatyczne, które przyspieszają krzepnięcie krwi, jak również inne dostępne tego typu opatrunki. Staza po założeniu sami możemy kontrolować i widzieć, czy wypływ krwi ustępuje. Dokręcać krępulent lub też go odpuszczać. Tak, odpuszczać. Generalnie bardzo szybko się je zakładając ją drugiej osobie. Bardzo szybko również samemu sobie można też założyć, co w warunkach bojowych, czy nawet w warunkach katastrofy jest bardzo wskazane, jak najbardziej. Dokładnie. Kłótnia, o której pan mówi,
Polega na tym, że są bardzo w cywilu bardzo zaostrzone kryteria, kiedy możemy je wykorzystać tak naprawdę. Tylko w kilku, tak, amputacji urazowych, bądź też w wypadku masowego, gdzie liczba ofiar tak naprawdę przewyższa siły i środki dostępne w danym momencie przez państwowe instytucje ratunkowe. Takie rzeczy jak zasypywanie ran, nie ma? Nie ma już czegoś takiego, nie dysponujemy tymi środkami hemostatycznymi w proszku. Są jedynie dostępne już nasączone tego typu środki, typu na przykład właśnie taka gaza. No dzięki, być może to coś wniesie do dyskusji. Dziękuję panu bardzo. A więc wizytą u wojska, tutaj jeszcze widzimy firmy, które sprzedają broń, które handlują bronią, strzelnice, Centrum Szkoleń Strzeleckich. Mamy tutaj również dużo gości, a więc zapraszamy również i na tą część. Osoby, które mają wejściówkę na część naszą, zlotową, mogą tu wchodzić bez żadnego dodatkowego ponoszenia kosztów. Zapraszamy.